W kolejnym dniu dojechaliśmy do Tirany całej szczęśliwi, znaleźliśmy fajne miejsce, parking, który pokażemy Wam potem. Wczoraj wieczorem poszliśmy od razu na miasto, ale już nie braliśmy kamery i dzisiaj zabieramy kamerę. Jesteśmy znowu na mieście, jesteśmy w centrum i idziemy zwiedzać Tiranę free walkturem. A ja będę Wam opowiadał, dlatego zamontowałem sobie tutaj mikrofon, więc będę za przewodnikiem szedł i opowiadał Wam same ciekawostki. Tak, i musimy już Wam teraz powiedzieć, że po prostu Tirana nam się mega podoba. Totalnie. Jest to po prostu zaskoczenie roku. Fantastyczne, wspaniałe, bardzo żywiołowe miasto. Szok. Także na pewno będzie bardzo ciekawie. Szok. Słuchajcie, nie ma ani jednego osła, ani jednej krowy. Po prostu są za to Mercedesy, Ferrari i porządne samochody i pieniądze czuć tutaj. Tak. Przepięknie. I życie, po prostu miasto żyje, jest mega. Także zostańcie z nami. Zaczynamy ciekawostki, więc za mną tutaj znajduje się wejście do bunkra. Tutaj za czasów komuny wybudowali bunkry i teraz to jest muzeum, więc wchodzi się tam na dół i przechodzi się pod całym tym placem. Natomiast ciekawostką jeszcze jest to, że tu jest za mną taki piękny czerwony budynek, który wygląda jak prezent świąteczny. Otóż to jest Ministerstwo Elektryki i jest to budynek, który został pomalowany, żeby po prostu rozweselić mieszkańców, ponieważ tutaj była komuna, która rządziła przez chyba 40 czy ileś tam lat i wszystkie budynki były szare, ciemne i nieprzyjemne. No i jak komuna padła, to zaczęli malować te szare, brzydkie budynki na jaskrawe, kolorowe. Także teraz bardzo dużo budynków wokół placu głównego, wokół rynku w tym starym mieście jest kolorowa. Z tego co widzę, to tu jest taka totalna wolna Amerykanka. Każdy sobie buduje co chce, w zależności od epoki, w zależności od tego, kto jest ówczesnym właścicielem, zarządcą nieruchomości, to każdy sobie buduje co chce. Tutaj niedawno powstała jakaś instalacja moderna, sztuki nowoczesnej o nazwie Chmura. Nigdy nie do końca wie, o co chodziło. Każdy interpretuje to inaczej. Każdy budynek jest w innym stylu, każdy budynek jest w innym kolorze. Tu za mną wybudowali taką ulicę, która ma przypominać nuty porozkładane na chodniku, a jak się spisze te nuty, chce się zagrać tą melodię, to nie wychodzi nic po prostu. Więc jest taka, no, poukładali byle gdzie te nuty i... So from right to left, you have Stalin, Hoxha, common symbol, the worker, Lenin, common symbol, the fighter, Stalin. Also Lady Fighter over there is another common symbol. All these statues is to be exposed inside the city of Tirana as part of the communist propaganda. Dla mnie jest to trochę przerażające, że ci ludzie sobie robią selfie ze Stalinem i z Leninem. Dziwna sprawa. A dlaczego są tutaj te pomniki? Bo one były zdjęte oczywiście jak upadł komunizm. To zdjęli te pomniki i schowali je za budynkiem na 30 lat czy ileś. I dopiero parę lat temu ktoś je zobaczył, odkryli, no i zostawili tutaj głównie dla celów turystycznych i teraz ludzie przyjeżdżają i robią sobie tutaj selfie z nim. Słuchajcie, tu jest tak głośno, że nie jestem w stanie w ogóle nic wam powiedzieć na bieżąco, ale Kasia zrobiła notatki i gdzieś siądziemy w jakimś skwerku, jak się skończy to zwiedzanie i za chwileczkę wam wszystko powiem, bo historia tego kraju i tego miasta jest naprawdę bardzo ciekawa. Przerywamy na chwileczkę zwiedzanie Tirany, po to, żeby opowiedzieć wam troszkę o historii Albanii. Znajdujemy się w tym momencie w Gjirokastrze. Jest to miasto znajdujące się na południu Albanii i słynie ono z pięknej starówki, z dachów, które są zbudowane z kamienia, mają taki piękny niebiesko-szary kolor, słynie z zamku, jest wpisany na listę UNESCO, ale także słynie z tego, że urodził się tutaj Enver Hoxha. Ja będę wymawiała Hoxha, bo tak wymawiał nasz albański przewodnik po Tiranie, ale w internecie możecie spotkać się także z wymową Hoxha. To nazwisko jest znane w całej Albanii. Z tego powodu, że był to dyktator, który sprawował tutaj prawie 40 lat władzę.
I tak jak wiecie, my rzadko kiedy wnikamy w jakąś głębszą historię danego kraju, który odwiedzamy. Zazwyczaj zadowalamy się tym, co opowiedzą nam właśnie przewodnicy czy miejscowi ludzie. Natomiast jadąc tutaj, została nam polecona książka Było to słodsze niż miód i my ją przeczytaliśmy i właśnie z niej dowiedzieliśmy się o tym, jak wyglądało życie w Albanii, kiedy trwała tutaj głęboka komuna. Ta historia zaczęła się w roku 1944, kiedy Albania ogłosiła się Republiką Ludową. Rządy sprawował właśnie Enver Hoxha, on był tutaj dyktatorem, niepodzielnym królem, którego wszyscy kochali, wszyscy uwielbiali, bo musieli. System wyglądał tak, że na samej górze właśnie był Hoxha, on miał wokół siebie elity, które były, no musiały mu po prostu sprzyjać, nikt nie mógł absolutnie go krytykować, a pod spodem był system policyjny zwany Sigurimi i oni podsłuchiwali ludzi i wypełniali różne właśnie wyroki, które kazał Hoxha, albo właśnie któryś tam z tych elit. Sigurimi działało też w taki sposób, że oni werbowali sobie wśród zwykłych ludzi, wśród mieszkańców szpiegów. Często było tak, że ludzie, żeby sobie troszkę poprawić byt, się tam zgłaszali, ale często było tak, że po prostu łapali jakichś ludzi i oni nie mieli wyboru. Byli katowani, bici, zmuszani do tego, żeby szpiegować i zawsze na kogoś znaleźli taki sposób, żeby go złamać. Teoretycznie Enver Hoxha twierdził, że wszyscy są w Albanii równi, ale prawda była taka, że dzielili się na ludzi z dobrą biografią i na ludzi ze złą biografią. Ludzie z dobrą biografią to byli ludzie posłuszni, którzy nie wnikali ani w historię, ani w to, co się dzieje na świecie, po prostu wychwalali Albanię i byli poddani systemowi, a ludzie ze złą biografią to byli ludzie, którzy w jakikolwiek sposób według Hoxhi systemu zagrażali temu systemowi. Natomiast no, była to po prostu paranoja, ponieważ w pewnym momencie wystarczyło na przykład powiedzieć, że ziemniaki komuś nie smakują. I wtedy była taka sytuacja, że właśnie było się oskarżonym o to, że narzeka się na Albanię, narzeka się na albańską ziemię, na albańskie ziemniaki i szło się do więzienia na 2 lata, żeby sobie przemyśleć to, czy te ziemniaki na pewno ci nie smakują. Więc w praktyce wyglądało to tak, że w kraju panował terror, nikt sobie nie ufał, bo nigdy nie wiadomo było, że czy twój przyjaciel jest naprawdę twoim przyjacielem, czy nie wystawia cię z ręki właśnie Sigurimi na próbę. Granice były zamknięte, państwo było całkowicie odizolowane. Na przestrzeni lat miało kilku sojuszników w postaci Rosji, Jugosławii, Chin, ale przez lata, jakby w konsekwencji paranoi Hoxhi, nawet te kraje uważało w którymś momencie za niewystarczająco komunistyczne, bo otwierały się na przykład na Zachód, na Amerykę. I w którymś momencie, już pod koniec lat jego panowania, Albania była całkowicie wyizolowana. Wszystkie przejścia graniczne były zamknięte i jeśli komukolwiek przyszło do głowy chęć przekroczenia tej granicy nielegalnie, w konsekwencji, no jeśli go złapali, no to albo go zabili, albo lądował na zawsze w więzieniu, albo w obozach koncentracyjnych, które tutaj także istniały. Natomiast na jego rodzinę także spadały konsekwencje i jakby 3 pokolenia jego rodziny te konsekwencje odczuwało. No i tak to wszystko trwało przez prawie 40 lat. W 1985, kiedy Hoxha umarł, zaczęło się to wszystko troszeczkę luzować, ale w tamtym momencie Albania była już po prostu na skraju wyczerpania. Państwo nie miało nic, nie miało gospodarki, nie miało banków, nie mieli samochodów, ledwo wystarczało jedzenia. I wtedy w 1985 roku powoli system zaczął się kruszyć. No i tak delikatnie się chwiała, że w 1991 roku wybuchły zamieszki, obalili wielki pomnik właśnie Hoxhi w Tiranie, no i wtedy Albania zaczęła się otwierać na resztę Europy, na resztę świata i powoli zaczęły się tutaj zmiany. I o tym, jak wygląda Albania dziś, zobaczycie i usłyszycie jeszcze w naszych kolejnych vlogach, bo jakby z czasem nadgonili to wszystko, co stracili, nadgonili historię i Europę. Natomiast jakby echa tego komunizmu wybrzmiewają tutaj po dzisiaj dzień. Jeszcze na koniec chciałabym dodać, powiedzieć wam o tym, że w czasach komunizmu tutaj nie było absolutnie żadnej wolności. Ludzie nie mogli samo stanowić o sobie, nie mogli decydować na jakie studia pójdą, do jakiej pracy pójdą, nawet o swoim małżeństwie. O tym wszystkim decydowała partia, decydowało państwo. Jeśli ktokolwiek w jakikolwiek sposób był nieposłuszny, nawet powiedział, śmiał narzekać na to, że coś mu się nie podoba, lądował na przesłuchaniu, były tutaj tortury, właśnie te obozy pracy i jeśli partia chciała, to po prostu łamała człowieka, często na przykład skazując go na śmierć i kiedy człowiek już, wiecie, stracił tą wolę życia, wtedy powiedzieli, że partia będzie łaskawa i oszczędzi ci życie, ale to życie tego człowieka już było złamane. I polecam wam bardzo gorąco tą książkę, ponieważ tam jest właśnie opisane bardzo wiele
na takich historii pojedynczych ludzi, którzy doświadczyli właśnie tego systemu. I tyle. To tyle, bo nie chcemy też się za bardzo rozgadywać, a tyle chcieliśmy wam przekazać, że było tutaj ciężko. Za czasów panowania rządów komunistycznych niszczono religię, niszczono kościoły, burzono wszystkie budynki sakralne, burzono meczety, synagogi i chcieli całkowicie wyplenić religię. Dopiero od niedawna, kiedy kraj już jest wolny, odbudowują kościoły, odbudowują meczety. I za mną jest katedra świętego Piotra. Jest to największa katedra w Albanii. I jest to pierwszy kościół, który został wybudowany na nowo po odzyskaniu niepodległości, po odzyskaniu wolności. I jeszcze co jest ciekawe, to Matka Teresa, tam jest pomnik Matki Teresy. Matka Teresa pochodziła z Macedonii, urodziła się w Macedonii, ale z albańskiej rodziny. I to ona zawsze mówiła, że w jej żyłach płynie albańska krew. Ten budynek za mną nazywany jest przez lokalnych mieszkańców piramidą, ale no nie do końca jest to piramida, jest to po prostu muzeum, które zostało wybudowane po śmierci ich dyktatora. Jak dyktator umarł, to postanowiono poświęcić mu muzeum, wybudować muzeum, nie mauzoleum, tylko muzeum. No i obowiązkowo każdy mieszkaniec Tirany musiał przynajmniej raz w roku przyjść do muzeum i podpisać listę po prostu, więc to była obowiązkowa pozycja dla wszystkich przez wiele lat. Później budynek oczywiście zaczął niszczyć, przemienili go na klub, na dyskotekę, a obecnie nie mają planów co z nim zrobić. Niektórzy chcą go zburzyć, a niektórzy chcieliby, nie wiem, co z nim zrobić w sumie. Tak jak mówi ten gość, w Albanii jest bardzo dużo bunkrów, ponieważ za czasów komuny oni się obawiali, że będą ich atakować Rosjanie, Ameryka, wszyscy będą atakować, więc oni budowali na potęgę ogromną ilość bunkrów. Co ciekawe, te bunkry teraz, niektóre, z tego co ja już wiem, czy czytałem kiedyś, są sprzedawane dla ludzi, którzy obawiają ataków nuklearnych i milionerzy z zagranicy kupują sobie nie takie bunkry jako taką zabezpieczenie na wypadek wojny pomiędzy, wiecie, Ameryką i całym tym światem, bo teraz jest taka napięta atmosfera. A za mną, tak jak myślałem, jak tutaj przyszedłem, to jest kawałeczek muru berlińskiego, który został tu podarowany przez Berlińczyków. Za mną jest to budynek, w którym mieszkał kiedyś dyktator ichniejszy. Na chwilę obecną jest to pusta rezydencja, a na wprost tej rezydencji wybudowali pierwszy KFC. Jest to pierwsza sieciówka amerykańska, która się tutaj sprowadziła. Nie mają McDonald'ów, nie mają Pizza Hut, nie mają żadnych tych takich wielkich marek, natomiast mają KFC i KFC jest zaraz na wprost domu lidera. No i amerykański pułkownik Cornell, czy jak on tam się nazywa, on po prostu się śmieje w twarz liderowi komunistycznemu, który już nie żyje. Tak jak mówiłem, przy katedrze, tam gdzie była siostra Matka Teresa z Kalkuty, teraz jesteśmy przy
największym kościele, siedzibie kościoła prawosławnego. To jest kościół prawosławny po prostu, bardzo ładny. 5 lat budowali tego Jezusa, tą mozaikę na suficie. 5 lat budowali. Ładnie im to wyszło. Skończyło się zwiedzanie i przyszliśmy coś zjeść. Zatrzymaliśmy się w barze, gdzie było najwięcej ludzi. To jest jakiś ichniejszy kebab. Zamówiliśmy i czekamy, aż nam przyniosą. To jest bardzo tanio. Bardzo, bardzo, bardzo tanio. Dlatego nie gotujemy, jak jesteśmy w Albanii, tylko jemy na mieście, bo ceny są takie. Patrz, patrz, co tu się dzieje, na zielonym. Słuchajcie, 28 lat temu jeszcze nikt nie miał tutaj samochodu. Za czasów komuny nie wolno było posiadać z prywatnego samochodu, tylko były rządowe limuzyny i rządowe wojskowe. I jak, w całym kraju wtedy 3000 samochodów było. Jak w 90-tych latach obalili komunizm, to nagle wszyscy po prostu zaczęli kupować samochody i jeździć. Nie wiedzieli nawet, że muszą prawo jazdy mieć. Więc ci ludzie po prostu jeżdżą w totalnym chaosie i to widać. To jest zielone czy czerwone, dla nich nie ma specjalnego znaczenia. I trąbią, non stop trąbią. Tak jak wam obiecałem wcześniej, wróciliśmy na główny plac, na główny rynek. Dziś teraz mogę wam mniej więcej opowiedzieć o tym, czego się dowiedzieliśmy od przewodnika. Więc tak, jest to płyta rynku, to główny rynek i to jest, słuchajcie, nie jest płaski rynek, tylko on jest w tym takim stożku. No w każdym razie jest takie coś. Taki jest ten rynek cały, ponieważ on w lecie jest cały czas nawadniany. On jest przygotowany do tego, że jest to cały czas wylewana woda, żeby ochłodzić tutaj miejsce, bo w lecie temperatury dochodzą do 45 stopni w Tiranie. Więc żeby mieszkańcy mogli sobie tutaj pochodzić, to są fontanny porobione i to jest co chwileczkę oblewane wodą. No i ta woda sobie po prostu sobie spływa na boki. Budynek za mną, który widzimy, jest to Muzeum Historii. Mozaika, która jest tam zrobiona, ona przedstawia całą historię Albanii. Ona została wybudowana, zrobiona, ułożona w czasach komuny, więc to jest styl taki komunistyczny troszeczkę. Budynek opery, również wybudowany za czasów komuny i tam wysoki budynek, jest to obecnie chyba drugi co do wielkości budynek w Tiranie. Jest to hotel pięciogwiazdkowy, Hotel Plaza. I tam poniżej są takie dwie wieże. Jedna to jest wieża zegarowa, ona nie jest, to jest po prostu taka sama wieża. Ona została dwukrotnie zbombardowana przy pierwszej i przy drugiej wojnie, dwukrotnie odbudowana. Natomiast obok, jak się przyjrzycie, tam jest meczet. To jest jedyny meczet, który się ostał w czasach, kiedy komuniści burzyli meczety, w czasach, kiedy komuniści niszczyli religię, kościoły i tak dalej. A meczet ten został niezburzony tylko i wyłącznie dlatego, że były na nim wyjątkowe malowidła, wyjątkowe zdobienia, inne niż na wszystkich innych meczetach, i postanowiono zostawić takie dobro kulturowe, taką pamiątkę dziedzictwa kulturowego i zostawili ten jeden meczet tam. On jest w tym momencie w remoncie, więc nie widać tych malowideł, nie można się do tego dostać i nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwa remont tego meczetu, więc mogę go pokazać tylko tyle, co widzicie teraz. Ten chłop na koniu to jest król Albanii, którego wszyscy kochają i uwielbiają, bardzo dużo zrobił dobrego. Ja nie jestem w stanie wypowiedzieć jego imienia, więc po prostu napiszę tutaj. Na rynku w Tiranie skończyła mi się karta pamięci w aparacie, a nie wziąłem zapasowej, więc wróciliśmy się do vana. I a propos vana i naszej miejscówki, to muszę wam powiedzieć, że śpimy na parkingu. Nie jest to camping, jest to płatny parking, kosztuje on 3,60 € za dobę. Jest w samym centrum Tirany, więc my jesteśmy tu, a do tego głównego rynku mamy na piechotę 15 minut, więc jest to miejscówka znaleziona na Park Fortnite, sami tego nie znaleźliśmy. I
jest cały czas ochrona tutaj, jest ogrodzony parking i strzeżony, i chłopak, który nas wpuszczał, on już od razu po angielsku do nas powiedział, domyślał się, że po prostu jesteśmy z Park Fortnite'a, bo bardzo dużo osób, które przyjeżdża do Tirany kamperem czy campervanem, to właśnie śpi na tym parkingu, więc jest to najpopularniejsze miejsce do spania. I sprawdzone, cichutko, spokojnie, sympatycznie, bezpiecznie, no i tanio. Zostało nam jeszcze całe wolne popołudnie, więc znaleźliśmy kolejną atrakcję. Jest nią taka kolejka linowa, która zabierze nas na szczyt góry. No i z niej podobno rozciąga się piękny widok na Tiranę. Mamy już bilety, skakujemy. Takie kabinki są w Londynie na kolejce Canary Wharf. Jak się nazywa kolejka? Emirates. Fajnie, mamy same kabinkę dla siebie. Kamikaze. Ale no, teraz rozumiem, czemu się teraz kiwało. Stosunkowo młodym miastem, w szczególności, że jest ona stolicą. W Albanii znajduje się dużo więcej innych miast, które mają wielotysięczną wręcz historię, jak na przykład Durres. A Tirana została wybrana na stolicę ze względu na jej położenie. Jest ona otoczona górami, które stanowią naturalną barierę obronną. Spotkaliśmy parkę rodaków tutaj, którzy nam powiedzieli, że jesteśmy na wysokości, uwaga, 1600 metrów nad poziomem morza. Poza stacją końcową kolejki jest tutaj na górze hotel i restauracja i zauważyłem, że oni są takim hotelem samowystarczalnym, mają swoją plantację kur, swoją plantację pomidorów, takie ule, które robią miód i normalnie mają tutaj jakby gospodarstwo na samej górze, więc super, nie muszą zrobić dostaw z dołu, tylko po prostu mają świeżutkie produkty prosto z ogrodu. Gdzie my jesteśmy, Kasia? Windzie. Gdzie idziemy? Na górę. Na górę do baru. Właśnie usiedliśmy w barze i tak patrzę przez okno i czuję, że coś dziwnego się dzieje i okazało się, że to się kręci. Jesteśmy w takiej wieży, w takiej kupule i ten bar się kręci dookoła. Łukasz wam prezentuje, jak się powolutku przesuwamy. Zwróćcie uwagi na nogi, które są w miejscu. Zamówiliśmy sobie po kieliszku wina. Dostaliśmy przed chwileczką orzeszki. A pan jeszcze przed chwileczką w prezencie przyniósł nam tackę owoców. Bardzo mili są tutaj ludzie i bardzo dbają o turystów. Bardzo mi się to podoba. Ja też zauważyłam, że oni, tak jak większość południowców, uwielbia spędzać czas na zewnątrz i na zewnątrz są wszyscy. Duzi, młodzi, starzy, wszyscy po prostu grają w gry, rozmawiają, piją kawę, piją drinki, także mnóstwo jest tutaj kawiarni. Po prostu nawet jak wyjechaliśmy tutaj na tą kolejkę na obrzeże już Tirany, to po prostu w każdym miejscu jest jakaś restauracja, kafejka i tak dalej, także jest co robić. Łukasz robi zdjęcia. Przecież nam zrobił tym chłopakom, teraz dziewczyny go poprosiły.
A tak mamy widok. Mi się wydaje, że tak zakończymy dzisiejszy odcinek. Co wy na to?